Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021. Jesteśmy, słuchajcie, już w odcinku piątym z serii kooperacji tutaj z kierowcą Haubica ze mną na kanale. Witam, dzień dobry. Czekaj, co teraz mamy? Co jest w podwoziu? Może struktura skorupy byśmy sobie nazbierali? No, można, w sumie niedużo brakuje. A dużo da, nie? No. Akumulatory już poszły, więc teraz tylko czekać na to, aż nam dadzą hajs, nie? A nie, nie zdążam, bo Grand Prix Kanady jest za 3 dni. Nie no, Aston nas wyprzedził normalnie. Chociaż na torze to tak nie wygląda wcale. Równo jest. Jesteśmy na równi z Astonem i McLarenem. To co? Do Grand Prix Kanady? Tak. Tu. Tamten klip już skończyłeś, nie? Tak. Dobra. Masz setup na Kanadę? Chyba mam. Zobaczymy. Powinienem mieć, ja mam na wszystkie tory. Niektóre mam już 3 albo 4. A ile to trwało? Z 2-3 godziny, żeby mieć te setupy na bank, nie? Co to znaczy? No, żeby te setupy mieć, jakieś dobre setupy itp., nie? No musisz jeździć sobie, wiesz, no czy, no mówię, no tak jak tam raz ktoś, wiesz, i też na kierownicy i na przykład on nie był w stanie jeździć na Belgii na tym setupie, a byli bardzo zdziwieni na przykład, że mam tak ustawione skrzydła. Czy tam na, nie na Belgii, tylko na tej, na Wielkiej Brytanii na przykład. Tak to wygląda. Treningi i kwale są deszczowe. No będzie nie. Ciekawie. No nie. Będzie zabawa. Jak będzie pech, to się pech. Działo. Super. No to nie wróży nic dobrego. Tak sądzę. To co, lecimy do pierwszego treningu? No trzeba, trzeba. Ojojoj. Co, już zapomniałeś, że deszczowe? Nie, ale nie wiedziałem. Że aż tak? Zadałety. No łety, nie no, pełny wiem, deszcz chyba. To do mnie podchodzi. Łety. Jak ty, Ciulu, dzisiaj nie, jak ty, Ciulu, nie zdobędziesz teraz punktów, to wylatujesz z Ferrari, nie? Binotto, tak? No nie widzisz, że podszedł? Ja już mogę, a ty? Tylko się zastanawiam, łety czy nie? Patrzę tylko ten... Okej, paliwo, w porządku. Dobra, no ja jestem gotowy, możemy jechać. Ja też. Okej. Kwalifikacje na łetach, na niewyjeżdżonym torze, to nie jest nic fajnego. To jest tragedia jakaś. Jak na lodowisku. Cud, że dojedziesz, powiem ci tak. Lodowisko, nie? No. Lodowisko.exe normalnie się włączy. W Kanadzie. Oho, dobra. No i spoko, na dwójce za mocno poszedłem, no, bez sensu. Pin? Będzie co, jak ja nie będę ostatni startował.
Będę 1,21 zrobiłem równe. 1,21, 0,51. P1! No to nieźle. Pole position! No to musisz to dowieść, musisz to dowieść. McLareny 1, 2, McLareny 2, 3. Co się dzieje z kamerą? Co to? Ale kamera dziwna. P1 w Kanadzie. Na deszczu. No zobacz jak ja zdeklasowałem, 0,2. No. Ale właśnie McLareny też ładnie pojechały. Trzeba im przyznać. Nie? Dwie no. Trzecie? Dobra, ja się będę próbował przebijać w takim razie. I znowu przegrałem z Russellem. Myślisz, że ile byś wyciągnął, gdyby nie spin? Nie no, wtedy miałem 1,20, no to tak liczyłem na to, że tak... Aczkolwiek, no 1,21 powinno być, Tak maxi 21,5, znaczy 20,5, no 21,5 max, nie? No. Remisuje z Sebastianem Vettelem. Ah, Ferrari. Let's go to win. I'm Robert Kubica. Już się wyciszam. After yesterday's incredible qualifying, there's no doubt we're in for an intense race here in Montreal. And I think we're just about ready to begin. It's one of the fastest races of the season here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around 60% of this 2.7-mile circuit taken at full throttle. There are 14 corners to navigate, the very last of which has its very own infamous history. Could be the cause of a safety car today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The engineer lines up on pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Bottas, Max Verstappen, and Hamilton. Vettel, Gasly, Fernando Alonso, and Esteban Ocon, Tsunoda, Stroll, Sergio Perez, and Mazepin, Mick Schumacher, Raikkonen, George Russell, and Nicholas Latifi, Giovinazzi, and Bird. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Jeszcze raz? Nic, 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 co? Startujemy, nie? Ty od no. razu daj start? Powodzenia. Powodzonka. Ty od razu daj start, nie? Nie. Nie, długo grzebałem jeszcze. To mnie tak... Nie wiedziałem, którą strategię wziąć. To mieliśmy jakieś małe desynchro. Ricardo mnie wyprzedził. Kurde, nie utrzymam. Nie mam w ogóle tempa na tym setupie. To jest setup typowo pod kwale. Nie!
Norris! No i mam, już mam po wyścigu przez Norrisa. Czemu ja muszę mieć zawsze takiego niefarta? Co tam się stało? Nie wiem. Dive bomb chyba, z mojej strony, mocny. No kurde! Gasli! Samochód wyjechał. Ej, co brać? Hardy czy medy? Hardy, nie? Znaczy ja startowałem na medach i... Ja biorę hardy. Widziałeś, co tam się stało? Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Ja to tobie aż sklipuję. Nie wiem, ja chyba pomyliłem sprzęgło z hamulcem. Czasami tak mam. Niestety. Dobra, miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze będzie zjeżdżał. Nie będzie wcale tak źle. No widziałeś, co tam się stało, co zrobił ze mną Gasly, nie? No. Zwolnił do 30 na godzinę, jak... Nie wiem, właśnie to było dziwne, wiesz, i nagle cała stawka zwolniła, ja byłem akurat, wiesz, na doganianiu. I nie zdążyłem wyhamować. Musiałem dive bomba rąbnąć. Uszkodziłeś się? No trochę. Trochę. Bo wiesz, co tam we mnie Norris zrobił, coś w stylu, podejrzewam, co tobie Mick zrobił, czyli... Jechałem sobie normalnie linią wyścigową i on mi nagle, wiesz, wjechał we mnie. I prawie mnie najpierw uszkodził, a później już mnie uszkodził, jak wracałem. To oni nie zjeżdżają. W ogóle nie mam tempa. W ogóle, powiem tobie szczerze, w ogóle nie mam tempa. Ricardo mi w jeden sektor odjechał na 5 na sekundę. Prawie, że. Więc tutaj punkt to będzie dobry wynik. Mówię teraz szczerze. Nie no, ja tam nie narzekałem. Na medach startowałem, oni wszyscy na softach i tak w miarę szło ich dogonić. 17 przede mną ten. No zobaczymy. Oj, tam leży jeszcze część mojego skrzydła. Teraz wszyscy, co mają softy, to stracą dużo. Żebyśmy my ich tylko dogonili, to jest mega ważne. A ile ty masz paliwa na plusie w ogóle? 1,17 mam teraz. O Jezu, to ja, dobra, ja wiem, czemu ja tak traciłem. Bo mam ponad plus 3 paliwa. No to co, nie zmieniałeś sobie? No, nie zmieniłem tego. To już wszystko jasne, nie? No raczej. Znaczy ja nawet testuję w niektórych torach, że w ogóle na zero, bo przez to, że nie można tą mieszanką za bardzo, wiesz, do góry wajchować. Tak, dokładnie. Zaraz przyjdzie już wymienianie skrzyni biegów u nas. No, dokładnie. I ogólnie będzie trzeba zacząć podzespoły wymieniać za niedługo. Brawo! Może się utrzyma. O, za dużą stratę. Co za jazda. Ja jeszcze nie dojechałem. Nie no, zdążysz spokojnie. Dobra, Giovinazzi na softach, Russell na softach, no i w porządku. To szczerze będę tym... Myślałem, że się uszkodziłem. Chyba się bardzo lekko uszkodziłem nawet. Będą pierwsze punkty dla Ferrari. Muszą być. On mi proponuje zmianę. To jest in this lap? Jeszcze nie. Nic nie było. Aczkolwiek ja wszyscy dojechali. Ja tu trzymam dystans specjalnie, dlatego... Fuck! Mam limonkowe.
Co oni tak wypieli do przodu? No właśnie, nawet nie zdążyłem dogonić. O jest, ale mi FPS-y spadają. Pierdzielę to. Nie mam skrzydła. No i jeszcze tylne sobie uszkodziłem. Kurna. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Boże, no co tu się dzieje na tym do hamowania? Oni strasznie tu dohamowują mocno. No nie mów Latifi, żeby już próbował nawet. Mam uszkodzone tylne skrzydło, to ja już mam prawie, że po wyścigu. Dobra, nie poddawaj się tam. Możesz jechać, to jedź. Jeszcze się wiele może zdarzyć, to jest ściana mistrzów. Jakby wiesz co, zobacz, gdzie wy jesteście. Zobacz, że ja dopiero wjechałem do boksu i muszę wszystko wymienić, a jeszcze w ogóle nie mam tempa. Ogólnie, jeśli zostanę zdublowany, to już mam po wyścigu. DRS is now online. Jezu. Czy się rozwaliłeś? Nie no, na tarce się poślizgnąłem. Nie, to masakra jakaś. Ja mam nas teraz ratować. Kurde no. A tak mi dobrze szło, już się podnosiłem, no już Russella prawie miałem. No i znowu. Masakra. Oh shit, hey, go again. Kurde, no i to akurat tarka, która nigdy mi nie ten, nigdy mnie nie zaskakiwała. Ja chyba pojadę teraz. Coś z biegiem musiałem skapsać. Się zastanawiam, czy teraz jakoś spróbować uciec, czy sobie zjechać po nowe mety, co robić. Prawie podzieliłem twój los właśnie.
powie. Nie no, spróbuj ten, no. Przynajmniej masz Najpierw szansę dogonić. Zobaczyć, nie? Dawaj, dogoń ich na tych medach, bo mówię, wszyscy mają 7 okrężeniówki, więc oni będą zmieniać. Zresztą już zmieniają właśnie. Ty masz 2 na medach. To teraz wszyscy na medy będą zmieniać. Minus to jest te moje skrzydło, nie? Jedenaście okrążeń jeszcze się męczyć na medach. Chociaż może mi się softy udać, jak ładnie pociągnę, bo tu fajnie można poprzeciągać, nie? Mhm. Jakbym zjechał, bym przejechał. Bo tutaj, bo softy chyba dobrze trzymają, z tego co pamiętam, nie? No tak, powiem ci, że patrząc po nich, to tak nie jestem tego zdania, bo ja na tych medach bez problemu zaczynałem ich, wiesz, przeganiać. Tak jakby im nie kleiły trochę te softy. No ale... Mówię. Jak dogonię, to może zjadę, nie? No. No tak, Schumacher nie zjechał, Mazepin nie zjechał, Norris, Latifi też nie. Mick Schumacher prowadzi obecnie. Co? No. 2 hasy na pierwszych 2 miejscach. I Latifi jest 4. Lafiti? Tak. Powiem tobie, jakoś mega mocno nie odczułam tego lekko uszkodzonego tylnego. Chyba, że najedę na taką... Nie no, tej ostatniej tej uważaj tylko. Tam to w sumie powinno być odczuwalne i na tej ścianie takiej, co jest po zakręcie. Yeah. 20 sekund, chyba zjadę, nie? Bo już na tym i tak bym dogonił, co nie? Ale co, będziesz naprawiał to? Nie, bym sobie zjechał po nowe medy, czy nie? No przecież masz 3 okrążeniowe. No dobra. Nie no, jedź. Mają pod 12 i 10 z tyłu. Dlatego się tak zastanawiałem, czy może by zjechać. No i ci co zostali, to i tak będą musieli jeszcze zjeżdżać. Nie wiem, ja to bym został, wiesz, tam. Nie powinno być aż takiej dużej różnicy między tymi, co oni teraz mają. Ciekawe, czy w 5 wyścigu sezonu nam się uda, nie? Dobrze. Nie, no, co mam ci powiedzieć, no. Jak będziemy, jak ja prawdopodobnie jest ten, nie zmieniłem, wiesz, na 4 wszedłem w ten szybki, w tą szykanę ostatnią i na tym, na włączonym DRS-ie i R-sie i... Słuchaj, słuchaj, weszłeś na złym biegu w szykanę mistrzów i walnąłeś w ścianę mistrzów. No. Nie. Natomiast ten wzięło mnie na tej lewej tarce. Nie no, to znowu taki restart. No wy chyba sobie ze mnie żartujecie. Co za... No co robi, no? Ale musiałem uciec teraz, nie? No. Dobra, jednego mamy. Ja się boję hamować później. Powiedz mi, czy on tam odpuszcza i gdzie on jest, bo ja się go boję. Co nody? Zobacz co? Kogo
tam była wina, moja czy jego? Ciężko stwierdzić z tej perspektywy. Z jednej strony powinien odpuścić, nie? Nie, te boty nie odpuszczają nigdy. Boty w końcu są realniejsze, nie? No, dokładnie. Nie, proszę, nie tutaj, no! Co za... Co za Japoniec wściekły. Tu już zmusiłem Russella, żeby odpuścił, nie? Ile Raikkonen? Co ile? Ersu. Ile Raikkonen ma Ersu? Już ci mówię. 57. Russell mi tam zrobił. Tutaj się dzieje. Co to za jakaś wesoła impreza? Co to jest? No, ostra walka tu jest. Perez się przebija. Co tam? Czy ktoś jest uszkodzony, czy co to się dzieje? Od teraz są dymy stulecia. Aj, złą stronę wziąłem. To są te detale, nie? Mhm. A, że Bottas na 13? Łe, DRS. Mazepin box. P10. Każdy jeszcze chyba musi zjechać, nie? Mhm. Chyba jeszcze Mick nie zjeżdżał, nie? Tak, Schumacher jeszcze się trzyma, Norris też jeszcze nie zjeżdżał. Oni nie zjeżdżali? Nie. Już 13 okrążeń, no teraz chyba zjechał Schumacher. Ale nie, nie, Verstappen go wyprzedził. Co? Prosto. Nie, Ocon nie. Jest boks, jest boks. Siema Lafitti. No właśnie, w Azerbejdżanie coś takiego skończyło się ścianą. Bił mnie lekko teraz. Dził chyba tam Latifi, nie? Nie, no Latifi na 11. Cały czas na tych samych medach jedzie. Ale czy on przesadził tam, co ja teraz zawalczyłem? Co on robi? No! No właśnie, to miałem w Azerbejdżanie. Ja pierdzielę. Masakra. Masakra. Mattia Binotto to już idzie do garażu Red Bulla, nie? No raczej. Albo do Hasa, żeby nas sprzedać jako tych rezerwowych. A to też może.
możliwe. Nie, no naprawdę, w Kanadzie powinniśmy wygrać. Nie, no to tak nie może być. Tak nie może być. Francja. Teraz Francja. O nie. O nie. Przypał? O nie. Aż tak? Oj, nie lubię Francji. Po Francji masz Wielką Brytanię, więc będzie fajnie. O, to już lepiej. To już lepiej. Który skończył Perez? Z jednym punktem. Ja miałem szansę na dużo punktów, ale... No, dokładnie. No, walka z Perezem. No, to idzie nawalić Helmutowi. Procent legit info, nie? No. Nie no, tragedia po prostu jakaś. No, minuta 10:09. Nieźle. Lecimy 4 dalej? DNF. I znowu przegrana z Russellem. Masakra. Byś jak nic nie zrobisz. Nie no, wiesz, to, ten twój przykład pokazuje właśnie, że to jest taki moment, w którym no, co możesz zrobić? Jechać do albo go puścisz, albo wiesz, albo cię rozwali, no. Podwozie ulepszmy chociaż. O matko, ile mamy tych. Albo osłonę dystrybucji. Osłona. A gdzie to jest? W podwoziu. A w podwoziu. Wybierz coś z podwozia, co dużo kosztuje. Osłona silnika, dystrybucja. Bo najwięcej nam niby struktura daje. Najlepszy te. No dobra, ale chyba lepiej osłonę wziąć. Jakby można anulować, ale ile jeszcze nam zostało? 677. To dawaj jeszcze wytrzymałości skrzynie biegów. Dobra. Weszło. Moja wartość rynkowa wynosi $1 000 000. Twoja 800 tysięcy. No i tak cud, że tyle dają. To by nas chciał. Po takich, wiesz. Po fajnych przygodach. Tak, dokładnie. W fajnych przygodach, czyli 5 wyścigach z rzędu z DNF-em. Dokładnie tak. No cóż. I'm here.